W najbliższy piątek ujawnione zostaną nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar stalinowskich represji, ujawnia jeden z dzienników. Wynik pracy Instytutu Pamięci Narodowej oraz genetyków wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na pierwszy dzień marca. Podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podane zostaną nazwiska kilkunastu osób zamordowanych przez komunistów w czasach stalinowskich. Nazwiska przedstawi profesor Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej, który kieruje zespołem zajmującym się poszukiwaniem i identyfikacją ofiar zbrodni komunistycznych. Rodziny ofiar otrzymają noty identyfikacyjne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wciąż nie wiadomo, czy na łączce znajdują się szczątki pułkownika Witolda Pileckiego, bohatera AK dobrowolnego więźnia Auschwitz, który został zastrzelony przez Ubeków w mokotowskim więzieniu w maju 1948 roku. Ustalenie tożsamości kolejnych ofiar bezpieki było możliwe dzięki naukowcom z polskiej bazy genetycznej Ofiar Totalitaryzmu, która działa przy Szczecińskim Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. To także rezultat zakupu nowego sekwenatora, urządzenia do badań genetycznych. Możliwe stało się zastosowanie znacznie bardziej czułych zestawów markerów DNA. Od pewnego czasu, ze względu na brak środków, identyfikacje ekshumowanych na łączce uległy poważnemu zahamowaniu. Dlatego Pomorski Uniwersytet Medyczny, przy którym działa baza genetyczna, wystąpił do premiera ośrodki z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na urządzenie do badań genetycznych. W lutym ubiegłego roku badacze poinformowali o identyfikacji szczątków ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, podpułkownika Stanisława Kasznicy, a także porucznika Tadeusza Pelaka, porucznika Bolesława Budelewskiego i Stanisława Abramowskiego. W sierpniu 2013 roku podano kolejne nazwiska dziewięciu ofiar komunistycznego terroru pogrzebanych na łączce. Wśród nich są legendarni dowódcy, major Zygmunt Szędzielasz Łupaszko i major Hieronim Dekutowski Zapora. Oprócz Zapory i Łupaszki udało się zidentyfikować również siedmiu innych żołnierzy zamordowanych przez funkcjonariuszy UB. Są to Władysław Borowiec-Żbik, Henryk Borowy-Borowski-Trzmiel, Zykwyt Kuliński-Albin, Józef Łukaszewicz-Walek, Henryk Pawłowski-Henryk Orłowski, Wacław Walicki-111 i Ryszard Widelski-Irydion.